Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj przegląd z warsztatu na nowej hali. I tak szybko, po szybce i po krótku. Wektor, przygotowanie do sprzedaży. Tu mamy od niego header. Tu mamy kombajnową, to już jest też przygotowanie do wydania dla klienta. Przejdziemy sobie dalej, tu masej. Zaraz wam pokażę, części już mamy rozpisane. Naprawione, zregenerowane, tu jeszcze też mamy do wydania już do klienta pług Gregory Besson, 7 korpusów, pół zawieszany. I tak, pokrótce trochę może o tym maseju, co do historii, co tu się dzieje, no to już było w poprzednim odcinku. Teraz tylko chcę wam pokazać, przyjechał wał po regeneracji, już jest zrobione, miejsca pod wpusty pryzmatyczne, pod klinę zrobione z jednej. Z drugiej strony wszystko zrobione, wpust też od razu. Mamy od razu też dziurki wywiercone do demontażu tego klina. Wkręcamy wtedy śrubkę, wyskakuje nam do góry. Tu zestaw części do wariatora. Uszczelnienia łożyska. Piasta, co była też taka wytrzaskana, to jest też zostało wszystko zregenerowane. Wymiary jak powinny być. Tutaj od wariatora środek. To jest wszystko też zregenerowane i to taka nasza modyfikacja, nakrętka, to sprzęgło elektromagnetyczne będzie zabezpieczone taką nakrętką, tak jak już wcześniej mówiłem, one tam się luzują, wyrabiają te miejsca pod klin, a tu mamy taką nakrętkę specjalnie naciętą, tu są dwie śrubki i to jest nakrętka, którą jak dokręcimy, potem przykręcimy te śrubki, ona się sama skontruje, to jest taka modyfikacja, mamy nadzieję, że to się sprawdzi. Nie będzie z tym problemów. Fendt 6275. I o tym kombajnie się tu dzisiaj skupimy. Tu mamy jeszcze kempera, składamy. I jeszcze wejdziemy na myjkę. Tutaj na szybko. Tu akurat mamy Tucano. Też montujemy, żeby jeszcze wyjechało na sezon. Całe rozbebeszone. Wycząsacze, bębny, klepiska, wszystko wyciągnięte, także jeszcze trochę też pracy nam zostało, ale wyrobimy się. Fendt 6275, stały klient, który przeprowadza nam zawsze kombaj dwa razy w roku na przezbrojenie, przygotowanie do zbioru zbóż i na przygotowanie do kukurydzy. Teraz mamy go na przygotowanie do zboża, klepisko od kukurydzy, można zobaczyć. Minus trochę taki, że no tak nie powinno to klepisko wyglądać. Całą zimę tak było, czyli bardzo niedobrze, niewyczyszczone. Tu widać, że poza kukurydzą coś jeszcze kombaj posił. Wejdziemy tylko do kabiny, wam pokażę stan licznika. Kombaj 2015 rok. W 2015 roku też było jego uruchomienie. I tak jak tutaj widać na ekranie. Na silniku ma przepracowane 3424 godziny, bęben ma zrobione 1400 godzin, 3300 hektarów, co tutaj daje nam 2,3 hektara na godzinę wydajność tego kombajnu. I tak, co tu będziemy robić, tak jak wspominałem. Przezbrojenie na zboże, drobny przegląd, serwis olejowo filtrowy, czyli wymieniamy olej w silniku, filtry paliwa, filtry silnikowe, olejowe, filtry powietrza, tutaj gdzieś też te filtry mamy, to są tutaj wewnętrzny, zewnętrzny, przenośnik pochyły już jest naprawiony, klepisko zamontowane, bęben też, bęben kiedyś cepy już miał wymieniane, no tu parę łożysk jest do wymiany, to już mamy część zdemontowaną. Co z takich tutaj jeszcze rzeczy, co w tych kombajnach często się wymienia, o to jest tutaj tulejeczka od napinacza, od pasa, od jazdy, od hydrostatu, to wam tutaj pokażę, tutaj znajduje się ten napinacz, no i to jest akurat, często tak się zdarza, że te tulejki tak się wyrabiają, no na szczęście nie jest to drogie, łatwe w wymianie, także nie ma z tym jakimś problemów, sprzęgło, kłowę przenośnika kłosowego, ziarnowego, tak wygląda, a tutaj pokażemy, tu mamy nowe, tak powinno
wyglądać. Czemu tak się stało? No to byśmy musieli się zapytać operatora. Czy ma źle ustawione sita, za dużo idzie na przykład ziarna na powrót, przenośnik się zapycha, czy ma za mocno otwarte sita, że wtedy przenośnik ziarnowy nie nadąża odbierać, się często załącza. Bo te sprzęgło niestety zużywa się tylko i wyłącznie przez to, że jest za często załączane. Nie ma innych powodów. Jednym z takich jeszcze jest drugi powód. To już kiedyś też w którymś odcinku mówiłem, to mamy taki smarownik na tym kole. I te sprzęgło, to też musimy wymienić akurat tą tulej, bo już jest podjechana. Jak się załącza sprzęgło, to ta tule jest po to, ona jest smarowana, żeby to sprzęgło się płynnie przesuwało lewo-prawo. Niestety, jak ktoś bardzo dużo tego smaru pompuje na tą tulej, to wtedy smar się rozprowadza po sprzęgle kłowym. Wtedy nawet nie potrzeba jakiegoś wielkiego obciążenia, żeby to sprzęgło się załączyło i wtedy jakby się raz załączy, ten smar rozprowadzi się tu po całym sprzęgle, no to już wtedy jest nie do ujechania. Jeżeli ktoś na czas to wykryje, wyłapie, tutaj znajduje się to sprzęgło w tym miejscu, no to bez problemu wystarczy je rozebrać, wyczyścić i nie ma jakby tam jakichś tam większych przestojów, nie zużywa się szybko tak to sprzęgło, więc to wszystko jest, jeżeli na czas, w miarę zrobione. Tak, klimę robiliśmy też w tym kombajnie. Wystarczyło tylko uzupełnić czynnik, nie ma nigdzie wycieków, po prostu od nowości kombaj jeszcze nie miał jakby tu nic z tą klimą robioną, a jak wiecie, co roku od 10 do 15% czynnika w każdej maszynie, czy to samochód, ciągnik, czy kombaj, samo jakby ubywa z całego układu, stąd takie tam jest normalne, że co kilka lat ten czynnik trzeba w kombajnie uzupełnić. Kombaj jak na przepracowane godziny, hektary, ile skosił, no nie wygląda najgorzej. Możecie zobaczyć, wszystko w miarę tu jest dosyć zadbane, więc nie ma się też zbytnio jakoś doczepić. Poza tym może klepiskiem, które tam było nie do końca wyczyszczone. Zejdziemy na dół. No dobra, to tak pokrótce było o kombajnie. Zawsze troszkę mówiliśmy też o historii danej marki. To jeszcze tylko pokażę sita od kukurydzy. Zawsze na początku było trochę o historii kombajnów, a dzisiaj tak zrobimy na odwrót. Najpierw opowiedzieliśmy już w sumie, po co kombajn tu przyjechał, a może jeszcze tak trochę o historii właśnie, skąd się wzięły kombajny Fendta. No zaczęło się tak naprawdę wszystko w 1991 roku, kiedy to Dronimborg produkował już wtedy kombajny do Massey Fergusona, ale popadł w bardzo duże tarapaty finansowe. No i skończyło się na tym, że fabryka przeszła w stan upadłości. Wszyscy w tej fabryce szukali jakiegoś rozwiązania. No i zarząd wtedy spółki, jak i związki zawodowe, chcąc ratować firmę, podpisały po prostu umowę z Massey Fergusonem i od tego czasu robiły kombajny pod marką Massey Ferguson. Dronimborg wtedy jakby zginęły ta nazwa kombajnów. No, Massey produkował serię wtedy 30-40. W 98 MFA Massey Fergusona kupuje firma Akko. Ona staje się głównym udziałowcem tej firmy. No i wtedy ruszyła też jakby produkcja kombajnu Fendt. I w 99 roku zjechał pierwszy z linii montażowej zjechał pierwszy kombajn Fendt. Był to taki bliźniaczy brat kombajnu Massey Ferguson. Tu mamy starszego brata, seria 40, a to były tam seria 7200. No i tak pierwsze modele Fendta od Masseya różniły się tym, że miały zamontowany silnik Deutscha i miały sterowanie skrzynią biegów elektrohydraulicznie, czyli biegi od 1, 2, 2, 3, 4 zmieniały się hydraulicznie za pomocą siłowników, a Massey miał te biegi zmieniane dźwigniami ręcznymi. No tak to Akko wtedy sobie pomyśliło, no bo Fendt jako kombajn miał większą renomę, był bardziej prestiżowy, więc musiał go coś wyróżniać na tle Masseya, że jest lepszy. Po kilku latach tam Masseye też wtedy już miały montowaną tą skrzynię biegów sterowaną elektrohydraulicznie, co w mojej opinii, jak już wcześniej wspominałem, wyszło to na niekorzyść, bo z tymi skrzyniami i z tym sterowaniem było wtedy więcej problemów. W 2008 roku kombajny Massey i Fendt przeszły taką modernizację, dostały nową kabinę, miały plastikowe osłony, zaokrąglone, bardziej nowoczesne kształty.
No i zmieniono to wtedy tam nazwę z Cerea na Centora, przynajmniej tak w Maseju, a Fenty miały oznaczenia tam 8370, 8400. W 2009 roku fabryka w Dronimborg opracowała nowy kombaj dla Akko. Był to taki hybrydowy, który miał jeden bęben mucący i dwa rotory zamiast wytrząsaczy. W 2010 roku, no niestety, zarząd spółki Akko podjął taką decyzję, że przenosi całą fabrykę, linię montażową z Dronimborga do La Verdy. Czyli to jest fabryka, tam gdzie powstawały pierwsze La Verdy, w Bryganze we Włoszech. I wtedy też właśnie w tym 2010 roku inżynierowie koncernu Akko dostali zadanie zaprojektować nowy kombaj od podstaw. I tak powstał wtedy kombaj IDEA, który w 2017 roku miał premierę na targach Agritechnika. A prezentacja wtedy na rynku polskim w Polu była w 2019 roku. Kiedy przeniesiono, znaczy nie przeniesiono, tylko wtedy jak już też Akko kupiło właśnie fabrykę w La Verda w Bryganze, zaczęto właśnie produkować te kombajny, które tutaj widzimy, to jest 6275, wtedy jeszcze były 6300, 6270, to były te starsze rodzeństwo tych kombajnów. Pięcioklawiszowe to miało wtedy oznaczenia 5220, a sześcioklawiszowe od 6300 z tych pierwszych modeli, no bo zaś tutaj akurat były już potem 6275, 6335. I tak to właśnie wyglądało pokrótce i poszybce, jeżeli chodzi o historię tych kombajnów. I tak, jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę i śledźcie, oglądajcie nasz kanał.